Witajcie, moi drodzy. Jak się pewnie domyślacie, dzisiaj nadajemy dla Was z Antypodów, gdzie ludzie płacą plastikowymi pieniędzmi, niektóre gatunki ryb mają ponad 300 milionów lat, a ekscytacje wzbudzają wyścigi karaluchów. Słuchajcie uważnie, bo jak nie, to przyjdzie po Was spadomiś, o ile w ogóle istnieje. Abyście mieli wyobrażenie, jak ogromna jest Australia, to powiem Wam, że jest tam rancho o nazwie Anna Creek Station, większe od Izraela. Ma ono powierzchnię 23 678 km kwadratowych i jest największym działającym ranczem na świecie. 7 razy większym od największej fermy bydła w USA, znajdującej się w stanie Teksas. Pewnie nie raz natknęliście się na dziwne aukcje na eBayu, ale pewien gość z Australii przebił je wszystkie. W 2006 roku wystawił na sprzedaż Nową Zelandię po cenie wywoławczej poniżej 1 centa. Zainteresowanie było spore. Chętnych do kupna 22, ale eBay zamknął aukcję, gdy cena osiągnęła $2100. W uzasadnieniu podano, że 5-milionowy naród zdecydowanie nie jest na sprzedaż. Jeśli macie więcej niż 18 lat, to jesteście uprawnieni do głosowania w Australii. Jednak uchylanie się od głosowania bez ważnego powodu będzie Was kosztowało od 20 do $50. 20 za pierwszym razem, a 50, jeśli sytuacja się powtórzy. Jeśli nie zapłacicie grzywny, możecie się pożegnać ze swoim prawem jazdy. Co Wam przypomina z wyglądu opera w Sydney? Żagle? Tak naprawdę architekt, który ją projektował, zainspirował się kształtem pomarańczy, którą jadł. Gdyby złączyć ze sobą te wszystkie elementy, powstałaby idealna kula. Jorn Utzon, duński architekt, nigdy nie zobaczył ukończonego dzieła. Bo po 9 latach pracy nad projektem zawieszono finansowanie, więc wrócił do rodzinnego kraju. W całej Australii znajduje się 150 przypadkowych gigantycznych rzeźb. Ogromne posągi w kształcie grzybów, żołędzi, mrówek, boksującego krokodyla i innych dziwnych rzeczy stanowią atrakcje turystyczne umieszczone przy drogach. Trudno oprzeć się ochocie na gigantyczny kawał sera, który powstał zapewne po to, by robić sobie selfie na jego tle. Ludzie nawet celowo jeżdżą na wycieczki objazdowe i fotografują wszystkie wielkie rzeczy Australii, bo tak nazywa się tę rzeźbę. Znaki drogowe mają zazwyczaj za zadanie ostrzegać lub o czymś informować. W Australii niektóre drogi są tak długie i nudne, że stawia się tam znaki tylko po to, by dostarczyły kierowcom rozrywki. Znajdują się na nich wizerunki lokalnych zwierząt albo proste zagadki, pomagające utrzymać czujność, a może nawet uratować życie przy dużym zmęczeniu. Co w większym stopniu przyczynia się do ratowania życia niż pytania z ciekawostkami? Oczywiście pasy bezpieczeństwa. W 1970 roku australijski stan Wiktoria jako pierwszy na świecie wprowadził obowiązek zapinania pasów przez kierowców i pasażerów na przednim fotelu samochodu. Amerykanie jako pierwsi opatentowali markę UGG, ale te legendarne buty pochodzą z Australii. Od początku XX wieku farmerzy i chłopi nosili buty z owczej skóry wywiniętej na lewą stronę. Nazywano je bardzo brzydkimi butami i noszono zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Dlaczego w domu? Bo gdy na dworze jest zimno, wnętrze domów też się wychładza, więc takie buty pomagały utrzymać ciepło. Od 1988 roku pieniądze w Australii produkuje się z polimeru, specjalnego rodzaju plastiku. Australia była pierwszym krajem na świecie, który wprowadził plastikowe pieniądze. Są one bardziej praktyczne, bo wytrzymują w lepszym stanie dłużej niż papierowe banknoty. Z plastikowymi pieniędzmi związana jest pewna ciekawostka. Gdy przełamiecie 10-dolarowy banknot, możecie użyć połówek jako 5-dolarówek. Australia jest tak fantastycznym miejscem, że co tydzień przynajmniej 70 turystów przekracza termin wizy. Jak podaje Australijski Wydział Spraw Wewnętrznych, co najmniej 62 tysiące osób, które przyjechały do tego kraju na wakacje, zdecydowało się zostać tam na zawsze. Może to zasługa wysokich wynagrodzeń i pomocy socjalnej, niesamowicie malowniczych krajobrazów albo wyjątkowego smaku wody, który sprawia, że wolą Australię niż swój rodzinny kraj. W Australii popularna jest usługa wynajmu babci. Jaka jest różnica między zwykłą nianią a profesjonalną babcią? Pierwsza bawi dzieci, a druga zajmuje się całym domem, jak przystało na prawdziwą babcię. Opiekuje się dziećmi, domowymi zwierzętami, gotuje jak szef kuchni, pomaga organizować różne imprezy, a nawet robi za osobistą asystentkę.
Do tego babcie oferują 60-dniowy okres gwarancji. Jeśli coś Wam się nie spodoba, możecie wynająć inną. Niezmiernie popularne australijskie imię Kylie pochodzi od aborygeńskiej nazwy kija do polowania, przypominającego bumerang. Zyskało ono popularność w latach 70. XX wieku dzięki lokalnej pisarce Kaylee Tennant, która właściwie miała na imię Kathleen, ale za pseudonim posłużyło jej przezwisko z dzieciństwa. A tak przy okazji, najpopularniejsze imię dziewczęce w Australii w ciągu ostatnich 3 lat to Charlotte, inspirowane córką księcia Williama. W Australii znajduje się najdłuższe pole golfowe na świecie. Nullarbor Links to 18-dołkowe pole golfowe, par 72, rozciągające się na długości 1368 km. Zlokalizowane jest wzdłuż wybrzeża 2 południowych Stanów. Działa od 2009 roku. Pierwsze australijskie siły policyjne składały się wyłącznie ze skazanych. W 1788 roku gubernator Arthur Phillips stwierdził, że kraj potrzebuje wsparcia w walce z rosnącą przestępczością i powołał Straż Nocną. Do patrolowania miasta wybrano 12 skazanych, którzy najlepiej się sprawowali. Kilku innych więźniów zostało członkami policji pieszej w Sydney. W ciągu kolejnych 30 lat Sydney dorobiło się 60 policjantów, a większość z nich stanowili byli skazani. Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia mostu Sydney Harbour Bridge w 1932 roku miał miejsce zabawny incydent. Emerytowany oficer kawalerii Francis de Groot postanowił skraść show i przeciął wstęgę swoim mieczem, zanim oficjalnie uczynił to premier Nowej Południowej Walii Jack Lang. W rezultacie de Groot został oskarżony o zniszczenie wstęgi, którą przewiązano na nowo, a biedny facet został zabrany do szpitala psychiatrycznego. W 2001 roku australijska reprezentacja piłki nożnej ustanowiła rekord świata, pokonując Samoa amerykańskie 31-0. Miało to miejsce podczas meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata w 2002 roku i tym samym Australijczycy odnieśli największe zwycięstwo w historii w międzynarodowym meczu piłkarskim. Mimo że bardzo łatwo można znaleźć mięso kangura w supermarketach i restauracjach w całym kraju, wbrew obiegowej opinii, Australijczycy wcale nie jedzą go tak często. Właściwie około 3000 ton tego mięsa, czyli 70% produkcji, eksportuje się do 60 krajów na całym świecie. To bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla kangurów. Wombat jest jedynym zwierzęciem na naszej planecie, który robi kwadratową kupę. Eksperci twierdzą, że jest ona idealna do znaczenia terytorium, bo się nie turla. Inni uważają, że to przez suche środowisko życia. Ja myślę, że to dlatego, że mają kwadratowe jelito. Ale co ja tam wiem? W Australii można znaleźć jedyny żyjący gatunek zwierzęcia z okresu Triasu, liczący ponad 350 milionów lat. Jest to ryba dwudyszna, gatunek potrafiący oddychać płucami, co przydaje się szczególnie w okresie suszy, gdy w potokach nie ma wystarczającej ilości wody. Nie zmieniła się ona zbytnio w ciągu ostatnich 110 milionów lat. To zupełnie jak piwo korzenne. Słynny australijski spadomiś to tylko bohater opowieści dla turystów. Ta drapieżna, ogromna wersja koali nie zaatakuje Was podczas podróży, nie musicie więc wtykać widelca we włosy, smarować się za uszami pastą Vegemite, ani mówić z australijskim akcentem, bo takie działania podobno odstraszają tego potwora. W 1979 roku miasto Esperance w Australii Zachodniej nałożyło na NASA grzywnę w wysokości $400 za zaśmiecanie parku. Właśnie tam wylądowały odpady ze stacji kosmicznej Skylab. NASA uchylała się od zapłacenia kary przez ponad 30 lat. W Nowej Południowej Walii od ponad 5500 lat płonie ogień. Płonące złoże węgla znajduje się 30 metrów pod górą Wingen. U aborygenów słowo Wingen oznaczało ogień, ale też gotowanie, ciepło i tym podobne. Co roku w Brisbane odbywają się Mistrzostwa Świata w wyścigach karaluchów. Pierwsze zawody miały miejsce w 1982 roku i od tamtej pory cieszą się dużą popularnością. Gdybyście chcieli wziąć w nich udział, możecie przywieźć swojego robala albo kupić go na miejscu. Australijczycy często wymyślają własne nazwy dla różnych rzeczy. Aussie to skrót od Australijczyka. Brisi oznacza Brisbane. Footy – futbol.
G'day, dzień dobry, arvo, popołudnie, a Barbie, barbecue. Aha, i pamiętajcie, że kraj, który zwiedzacie, to Australia, bo tak właśnie sami go nazywają. Australia mogłaby należeć do Holandii. Holender Abel Tasman odkrył ją w 1642 roku, ponad 100 lat przed tym, jak trafił tam James Cook w 1770 roku. Jednak terytorium przejęli Brytyjczycy, a kilkadziesiąt lat później Nowa Holandia stała się Terrą Australis, czyli południowym lądem i w końcu Australią. Na cześć Abla Tasmana nazwano pobliską wyspę Tasmania. No dobrze, który z tych faktów jest Waszym zdaniem najdziwniejszy? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Dowiedzieliście się dziś czegoś nowego? Jeśli tak, to koniecznie podróbcie nasz filmik i udostępnijcie go znajomym. Hej, hej, jeszcze nie ruszajcie na antypody ani nigdzie indziej. Mamy dla Was wiele interesujących filmików. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wystarczy kliknąć i już. Pozostańcie po jasnej stronie życia.